Nagrywamy pierwszy wywiad, jaki nam się udało tutaj dzisiaj ogarnąć z chłopakami z naszej reprezentacji. Ze mną Konrad i Daniel. Możecie się przywitać, ponieważ większość osób, która nas ogląda, jest związana typowo z kulturystyką, więc to są tutaj, powiedzmy, nasze początki, jeżeli chodzi o fitness. Cześć, nazywam się Daniel Myszkowski, pochodzę z Suwałk, startuję w kategorii Men's Physique do 1,70 m. Ja nazywam się Konrad Jachimowicz, również pochodzę z Suwałk i startuję w Men's Physique powyżej 178. Okej, chłopaki, powiedzcie mi, czy to był od samego początku wasz start docelowy te Mistrzostwa Świata, czy to wyszło w praniu w tym roku, jak to wyglądało? To znaczy, troszeczkę nam to wyszło w praniu, ponieważ z Konradem już w tym roku mieliśmy kilka startów międzynarodowych, takich jak Arnold Classic w stanie Ohio Arnold Classic w Barcelonie. Docelowo mierzyliśmy w Puchar Polski, tak? No, a że w tym Pucharze Polski wyszło jak wyszło, czyli fajnie. Zostaliśmy powołani tutaj do reprezentacji na tą imprezę, no i dzisiaj zamierzamy tutaj jak najwięcej z siebie dać, tak, i wrócić z krążkami na szyi. No, u mnie to wyglądało troszeczkę inaczej, bo ostatni start miałem zaliczyć na Mistrzostwach Polski w maju, to zaraz po Arnold w USA, gdzie udało mi się zdobyć drugie miejsce. Natomiast okazało się, że Mistrzostwa Świata są organizowane w tym roku w Polsce, więc bardzo mi zależało na tym, żeby wystąpić przed swoją publicznością, więc plan tak naprawdę startu tutaj był już mierzony od maja. Udało się wygrać cały Puchar Polski, swoją kategorię Open, więc teraz mam zaszczyt reprezentować kraj na tej imprezie. No, przygotowania były dosyć długie, no i oczywiście nie były łatwe, bo w tym roku też wziąłem ślub. To też troszeczkę utrudniło przygotowania, ale udało się zrobić życiową formę, więc mam nadzieję, że dzisiaj coś tam powalczę. A powiedzcie mi teraz, jak jesteście byliście już na backstage'u, czy jeszcze nie, tak w ogóle? Tak, byliśmy już na backstage'u, jesteśmy tutaj od godziny 10, więc zdążyliśmy już tutaj wszystko obejść dzisiaj. Tak? Dobra, czyli teraz mamy pytanie docelowe. Jak obserwujecie swoją konkurencję, bo już też pewnie się tam niektórzy pojawiają, jak oceniacie tak szczerze wasze szanse? Czy w ogóle patrzycie na to w ten sposób, czy po prostu skupiacie się po prostu na sobie, żeby być w najlepszej formie, czy jednak jakoś obserwujecie tą konkurencję? Ja wychodzę z takiego założenia, że lepiej nie obserwować, tak, bo to jednak podnosi kortyzol, niepotrzebny stres, może podciągnąć trochę wody, więc skupiam się jak najbardziej na sobie. Spróbuję wyjść na scenę, również nie patrzeć na zawodników, tylko na sędziów. Skupiam się na sobie, bo wiadomo, my sami siebie nie oceniamy, oceniają nas sędziowie, więc nie ma sensu skupiać się na innych. Jak cię widzą, tak cię piszą, więc zawodnik zawodnika obiektywnie nigdy nie oceni, ze względu na to, że no wiadomo, ranga jest dosyć wysoka i każdy reprezentuje bardzo podobny poziom, więc nie nam tutaj to oceniać. No dokładnie, tak jak powiedział Konrad, tak? To są Mistrzostwa Świata, tutaj każdy reprezentuje bardzo wysoki poziom i to formę jest ciężko nam jako zawodnikom ocenić, bo patrząc na każdego, każdy wygląda dla nas bardzo dobrze, tak jak my sami, tak? Więc my zrobiliśmy jak najlepszą formę, tak? Staraliśmy się dać z siebie 100% i resztę zweryfikuje scena i zostawiamy to decyzji sędziów, tak? A jak tutaj obserwujecie cały Białystok, cały tutaj ten ośrodek tej opery, jak wy to widzicie pod względem organizacyjnym? Porównując do innych zawodów, na których mieliście przyjemność brać udział, czy jest wszystko ok? Jak wygląda backstage z waszej perspektywy? Bo wiadomo, że w Polsce różnie to bywa na zawodach. Zresztą też obaj już podróżowaliście po świecie, więc możecie też powiedzieć, jak to wygląda mniej więcej też za granicą i czy jak przyjechała do nas śmietanka tak naprawdę fitnessu z całego świata, czy my się mamy tutaj czym szczycić, czy raczej jest coś niedograne? Znaczy, moim zdaniem to tak, jeśli chodzi o Arnold w Stanach, to lekkie nieporozumienie, jeśli chodzi o organizację, bo odstęp między eliminacjami a finałami to było jakieś 5 godzin. Wiadomo, bo zawodnika już taki odstęp jest dosyć ciężko wytrzymać. Bo wiadomo, lepiej, żeby było to na drugi dzień niż taki odstęp, bo wtedy idziesz do domu, się pakujesz, leżysz, tak? A tutaj czekasz Bóg wie na co, bo nie wiadomo, kiedy mają cię wywołać. W Barcelonie bardzo ładnie poszła ta organizacja. Jeśli chodzi o Polskę, to moim zdaniem chyba najlepiej zorganizowana impreza w tym roku. Jest bardzo duży backstage, wszyscy się spokojnie mieszczą, nie jest gorąco. Także tutaj o zalaniu potem chyba nie będzie mowy. Porównując do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Polski, które były organizowane też w Białymstoku, no jest rewelacja, przepaść. Nie? Przepaść jest. Naprawdę skoczyliśmy na dosyć wysoki poziom, jeśli chodzi o organizację tego typu imprez. Dokładnie, odnośnie organizacji tej imprezy w porównaniu z Mistrzostwami Polski, które odbywały się też w Białymstoku, dla mnie to jest przepaść, tak? Ponieważ tam
Powiem szczerze, będąc na kilku międzynarodowych startach, bardzo odstawaliśmy, tak, organizacyjnie, startowo i tak dalej. A no tutaj dzisiaj bardzo, bardzo miło jesteśmy zaskoczeni, tak, z tego względu, że jest naprawdę super organizacja, super poziom, bardzo wysoki, tak, i mamy nadzieję, że to będzie dopisywało do końca, tak, że wszystko będzie szło według planu i wyjdzie jak nam najlepiej. A teraz jeszcze na koniec moje ostatnie pytanie, no jako że jestem tutaj bardziej związany na dzień dzisiejszy z tą kulturystyką i z tymi, powiedzmy, klasycznymi sportami sylwetkowymi, czy macie plany poszerzać jakoś swoje kategorie, zmieniać te kategorie, czy chcecie zostać już i się dobrze czujecie w tym, gdzie jesteście teraz? Bo wiadomo, że często jest takie podejście, że ten fitness to jest taki niby początek, a niektórzy nie mają planów, żeby się rozwijać dalej pod względem masy. Jak to wygląda w waszej perspektywie? Ja bym chciał wskoczyć, może nie w przyszłym roku, ale za 2 lata w tą kategorię wyżej, czyli w tą sylwetkę plażowo-muskularną. I następną kategorię, w którą chciałbym skoczyć, to już jest max, do jakiej kategorii chcę się rozwinąć. To będzie ta nowa kategoria, która ma powstać, czyli te body, jak to będzie tak, to? Tak, body physique, klasyczne. Tak? Czyli to w tych spodenkach takich. Naszego, polskiego klasyka. Startujemy tam nie w tych typowo spodenkach plażowych, tylko w tych krótkich tak, bokserkach. Jest mniejszy limit po prostu startowy, nie? To jest takie bardziej klasyku. Troszeczkę estetyczne niż klasyk, tak? Ja nie ukrywam, jestem przez trenera i przez wszystkich zawodników, też przez swojego przyjaciela Konrada namawiany, jak ta nowa kategoria wejdzie w Polsce, aby tam od razu startować, ponieważ ja jestem większych gabarytów, łatwo bardzo łapię tą masę mięśniową i no wszyscy sądzą, żebym tam sobie nieźle poradził, więc myślę, że następny sezon będzie można mnie oglądać już w tamtej kategorii i tam będziemy coś próbowali walczyć. No dobra, to trzymam Was za słowo, będziemy obserwować. My też, ja tutaj jeżeli chodzi o PFF, zmieniam też powiedzmy trochę nie tyle, że podejście, co politykę. I nie skupiam się już tylko, tak jak do tej pory, na typowo kulturystyce klasycznej i tej ekstremalnej. Chcę też wejść bardziej w ten świat fitness, świat bikini, bo wiem, że jest dużo wartościowych osób również tam. I powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy troszeczkę drażni mnie to, że jest taki podział. Nawet widać to często na zawodach, że jakoś ci zawodnicy ze sobą nie rozmawiają. Jest taki sztuczna ściana, nie? I mam nadzieję, że... To wszystko zależy od charakteru człowieka, tak? Jeżeli ktoś jest człowiekiem otwartym i akceptuje jakąś wizję jednego człowieka, a drugi innego, to tutaj nie ma żadnych zajadów. A jeżeli ktoś jest zaślepiony, na niego liczy się tylko kulturystyka, bo jest tam 5 czy 10 zawodników w męskiej sylwetce, którzy nie ćwiczą tych nóg, czy tam nie są kompletni, albo po prostu genetyka im nie pozwala, żeby się rozwinąć więcej, no to jest po prostu przykre moim zdaniem, nie? Moim zdaniem to też nie jest tak, że ktoś tam nie ćwiczy, no przy czegoś nie robi, tak? Po prostu to jest taka troszeczkę głupia jakaś zawiść, bo kulturyści uważają nas za takie słabsze ogniwo, co nie jest prawdą, tak? My tak samo wkładamy tyle samo ciężkiej pracy, tyle samo wyrzeczeń i tyle samo serca w przygotowania, co oni, więc całkowicie nie rozumiem tych podziałów, no ale myślę, że już nie długo to się zmieni. Znaczy ja powiem szczerze, że tak z mojej strony, że mam nadzieję, że będzie tych podziałów coraz mniej. Dokładnie. I jak zawsze wina leży po obu stronach, bo też jest, wiadomo, też jest sporo osób, oczywiście, które robią sztuczny szum niepotrzebnie. Dokładnie. I to powoduje niesnaski między dwiema stronami. Ale coraz mniej jest takich osób, tutaj jest coraz większa akceptowalność, także nie ma żadnego problemu. No na pewno to z czasem, miejmy nadzieję, że z czasem to zaniknie, te podziały. W końcu reprezentujemy jeden kraj i jesteśmy... Dokładnie. Jednego związku, tak? Ja jestem tego zdania, żebyśmy po prostu robili swoje, wspierali się jak najbardziej, bo tak jak Konrad powiedział, wszyscy jesteśmy Polakami, reprezentujemy jeden kraj na bardzo ważnej imprezie dzisiaj, akurat międzynarodowej, tak, Mistrzostwach Świata i powinniśmy trzymać za siebie kciuki, wspierać jak najbardziej, bo robimy dobrą robotę, tak. No i właśnie, wczoraj był 11 listopada, Święto Niepodległości. Dokładnie. Jak widzicie, macie tutaj frika kulturystyki i dwóch frików związanych z fitnessem, z sylwetką plażową, tak? Teraz dokładnie. To się nazywa, bo się zmieniła ta nazwa. I jakoś możemy siedzieć koło siebie na jednej kanapie i zgrzytu nie na razie nie ma. Się nie zapowiada, tak. Wyłączy się kamera, to może będzie inaczej, ale na razie jeszcze jest okej. Okay. Dobra, dzięki. Dobra, chłopaki. Wielkie dzięki. Nie zatrzymuję Was, bo wiem, że start Dobra, przed Wami. Dzięki.